następnie, ale degustacji. Tym razem piwo z browaru Roosters Brewing One Trick Pony i jest to Rose Lemonade Sour 4,1% alkoholu, czyli różana lemoniada, kwaśna w dodatku. Jest to piwo zrobione w kolaboracji z Taylorem, Taylor's of Harrogate. Oni dostarczyli Rose Lemonade Herbal Tea Infusion, czyli herbatkę różaną, która nadała dodatkowych aromatów temu piwu. Tu nie piszą zbyt dużo. W składzie jest miękka woda z Yorkshire, słód jęczmienny, pszenica, chmiele i ta różana lemoniadowa herbata. No i troszczę. Jeśli chodzi o chmiele, to użyto Brambling Cross. Jak widzicie, piwo jest takie różowawe, mętne. Piana była różowa, ale momentalnie opada. Aromat pięknie różany. Ma jakby się wąchało herbatkę. Taką ziołową. Fajnie. Bardzo ładnie kwiatowo różanie. Lekkie takie słodowe nutki. Lekka kwaskowość, cytryna. Bardzo przyjemnie, odświeżająco. Dobrze, spróbujmy. Przyjemnie. Jak na piwo 4,1% ma bardzo fajne ciało. Średnie, troszkę słodowości, ale niedużo. Jest bardzo wytrawne. Ale za to naprawdę nie ma tutaj żadnej wodnistości. Fajne takie cierpkie nutki herbaciane. Dużo tego aromatu różanego. Oczywiście lekka kwaskowość. Takie cytrynowe nutki. Goryczka minimalna, chociaż można wyczuć takie lekkie nutki ziołowe. Bardzo przyjemne, odświeżające piwo. Kwaśne, ale naprawdę jest, nie jest bardzo kwaśne. No i właśnie te fajne herbaciane nutki tutaj też odgrywają dużą rolę. Bardzo ładnie zrobione. Naprawdę przyjemnie się go pije, zdecydowanie sesyjne, a zarazem daje dużo ciekawych tutaj smaków i aromatów z tej herbatki kwiatowej. Bardzo przyjemne, naprawdę warto spróbować. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, tak jak podobało się Wam. Mam nadzieję, że podobało się, ale mnie się bardzo podobało to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który będzie Wam przypominał o nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Cheers.